serdecznie. Ale to jeszcze nie wszystko. To była krótka prezentacja tego, co robimy dziś. Za chwileczkę chcielibyśmy Państwu pokazać to, co chcemy zrobić, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. To i tutaj zapraszam. I taka drobna niespodzianka.
jak widać, proszę Państwa, początek już zrobiliśmy i zapraszamy na zajęcia do grupy dorosłej wszystkich, którzy chcieliby spędzać z nami czas, a zwłaszcza najserdeczniej zapraszamy byłych członków zespołu dziecięcego Głuchowiacy, którzy już nierzadko są i studentami, jak nasza Klaudia, która za chwileczkę rozpocznie pierwszy rok studiów. Proszę Państwa, i jeszcze drobne uzupełnienie, oczywiście to wszystko emocje. Chciałbym powitać Panią Agnieszkę Burzyńską, która reprezentuje tutaj Starostwo Powiatowe i Urząd Starostwy, który otrzymał od nas zaproszenie, ale bardzo przepraszam, że niestety nie może dzisiaj być ze względów rodzinnych, także witam Panią Agnieszko. Witam również miejscową głuchowską radną powiatową Panią Elżbietę Grzyb. I witam sołtysa Głuchowa, Pana Tadeusza Kacprzyka. To tyle z naszej strony. To zaprezentowaliśmy Państwu to, co było naszą historią, to, co jest naszą codziennością. Mam nadzieję, że to, co Państwo zobaczyliście, spodobało się Państwu i jeszcze raz poprosimy dla dzieci o gromkie brawo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, za chwileczkę zaprosimy Państwa na skromny poczęstunek, a po poczęstunku na część nieoficjalną naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie na potańcówkę. Na potańcówce będziemy mieli dwie gwiazdy, do tańca przybywał nam będzie zespół Binokle i kapela Ziemia Skierniewicka. Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy. Oczywiście po drobnej przerwie technicznej na przygotowanie środka sali. Także dziękuję bardzo i zapraszam, chyba że ktoś z Państwa chciałby